Przepraszamy Cię, że podejrzewaliśmy, że modlitwa do Ciebie, że wołanie do Ciebie nie ma sensu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, że wątpiliśmy, że Ty nam udzielisz łaski, że myśleliśmy, a czy to możliwe, a czy Ty na pewno nas słyszysz. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, że pokładaliśmy ufność w człowieku, a nie w Tobie. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię za to, że podejrzewaliśmy Ciebie o to, że jesteś chytry, że się nami nie zajmujesz, nie interesujesz się nami. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię, że podejrzewaliśmy, że może kochasz nas za mało, że ponieważ nasi rodzice nas kochali za mało, to Ty nas kochasz za mało. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię też za wszystko, co było w naszym życiu bożkiem, cokolwiek to było, za wszystkie bożki, za wszystkie rzeczy, które mieliśmy na szczęście, że nie Ciebie mieliśmy na szczęście, tylko inne rzeczy, przedmioty, ludzi, różne teorie, terapie. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Przepraszamy Cię też, Panie Jezu, że nie kochaliśmy Ciebie w naszym życiu, że zapominaliśmy o Tobie, że nie modliliśmy się. Przepraszamy Cię, Panie Jezu. Każdy teraz przeprosi też Pana Jezusa za to, co uważa, że jest jego takim grzechem najcięższym albo takim najbardziej męczącym. W sercu niech teraz Panu Jezusowi o tym grzechu powie i przeprosi Pana Jezusa.
penitencję do Pana Boga, to też przychodźmy do Pana Jezusa i to wszystko Mu przedstawiajmy. Podchodźmy bliżej, śmiało, odważnie. Jeśli też ktoś ma lęki takie na przykład związane z nocą, boi się nocy, ciemności, boi się tego, co przyniesie noc, boi się bezsenności, niech przychodzi do Pana Jezusa. Jeśli są takie osoby, które nie mogą przebaczyć swoim najbliższym, to też niech przychodzą teraz do Pana Jezusa. Mówią to Panu Jezusowi wszystko, co jest w ich sercu. Jeśli ktoś ma brak miłości od swoich rodziców, niech powie teraz Panu Jezusowi, że brakuje mu miłości jego rodziców. Żeby Pan Jezus mógł dotykać swoim uzdrowieniem serca. To Bóg żywy. Tylko Pan Jezus może takie braki w nas nadrobić, przemienić, naprawić. Udzielić pokoju w to miejsce.